sama manifestacja jest tylko i wyłącznie tłem do ich rozgrywek i jest im potrzebna, ponieważ jeżeli nic się nie dzieje, to nie mają gdzie tego wszystkiego demonstrować. Dlaczego w Parlamencie Europejskim nie ma krzyża? Władza, a nie prawda, wyznacza, ustala prawa. Jeśli pojawia się krzyż, to w Parlamencie być może powinna być gwiazda Dawida i krzyż prawosławny. Reakcja prezydenta i ta ustawa jest pewną naturalną zupełnie reakcją na burdy uliczne. 5 lat. Dla mnie, przepraszam za wyrażenie, jest to bardzo chore. W zeszłym roku była taka sama sytuacja. W tym roku jest podobna sytuacja. Na meczach, na wszystkich rzeczach dzieją się dziwne sprawy z kibolami. Nie wiem, czy Państwo, nie wiem, po prostu nie wiem, co mam powiedzieć, jak mam brak słów na to wszystko, żeby takie rzeczy się działy, żeby takie rzeczy się wydziwiały, żeby to wszystko tak istniało, jak istniało. Żeby nie można było poradzić sobie z kibolami na meczach, na takim dniu jak dzisiaj, ważnym dniu. W zeszłym roku była tragedia, tak jak powtarzam, w tym roku. Ktoś mnie uderzył, ktoś mnie szarpnął, ktoś mnie kopnął. No właśnie, drodzy Polacy, rozbili dziennikarzu kamerkę. Bardzo przykro z tym powodem, że rozbili u tego nieszczęsnego dziennikarza kamerkę. Wielką, drogą kamerkę, za którą... Trudno, znaczy ja nie rozumiem... Telewizja TVP PRL będzie jeszcze cały rok do następnego Marszu Niepodległości gadała i rzucała brud tych... Nie będzie bezpiecznie, to nie będzie wolności. Kibole albo w ogóle tych prawiców, lewiców, średniców, które uczestniczyły w tym święcie niepodległości. Właśnie, że tacy kibole albo kibicy, albo tym, którym swędziło coś rozbić, to złe rzeczy. Ależ właśnie oni, tacy. No właśnie. Tacy nie zabili kopalni wujek, nie złamali żadnego ksiądza, nie skręcili, nie związali ręce drutem kolczastym Jerzy Popieluszki i nie zrzucili jego w rzekę. Nie zamordowali dziesiątki i tysięcy robotników Stoczni Gdańskiej. I oraz nie stały właśnie Bolkiem. I mam nadzieję, że takimi nie będą nigdy. I myślę, że utrzymanie, nie powstrzymanie, a utrzymanie demokracji to też tacy stacje, które cały czas konfabulują i opleują i degradują to święto, nie tylko święto, a cały ten ruch niepodległościowy. Może za jakąś jedną kamerkę, jak to się u siebie tam rozliczą się z reklamodawcami. To właśnie taki koszt tej demokracji, żeby Tusk trochę się zastanowił, jakie decyzje on przyjmuje z Putinem. Żeby on może Putinu powiedział, że no wiesz, Włodzimierzu, tam jakieś tacy będą potem w mnie rzucali jakieś butelki. I jeszcze mogą trafić w głowę tą butelkę i żadna policja mi się nie obroni, jak co ja zacznę przyjmować z tobą jakieś geszefty, dogadanki. Właśnie może od tej butelki, może nie od tej butelki, może od tej kamerki jakaś korzyść będzie, że do Tuska i do zdrajców Polski, do tych szwirów, które w MSZ-cie siedzą, albo przyjmują takie niekorzystne dla Polski polityczne decyzje i takie zachowanie, prowadzenie śledztw smoleńskich albo ambergoldowskich, żeby do nich na razie doszło coś, że tacy kamerki mogą okazać się w ich ręcach. Takie to kamerki, drodzy Polacy, na dzień dzisiejszy. Pozdrawiam z Dniem Niepodległości. Na dzisiaj i na zawsze, żeby ten Dzień Niepodległości pozostał się tym Dniem Niepodległości. Ona prosi na policjanta i wyrok. 800 zł grzywny i 50 zł nawiązki wobec pokrzywdzonego policjanta. Jest to po prostu żałosne. Wie pan, jeżeli nawiązki na rzecz policjanta kompromituje nie tylko siebie, ale także i policjanta. Sędzia się bał po prostu, tak, w jakimś sensie. Nasze prawo w tym względzie jest odpowiednie.
No my przecież od lat wiemy, że nasze prawo nigdzie nie jest odpowiednie. O tym się mówi, o tym się pisze i to się pokazuje w telewizji. Między innymi wy również to pokazujecie. A ja jestem sceptyczny Jerzy Dziewulski, optymistyczny Jacek Filipowicz. A proszę powiedzieć jeszcze, dlaczego akurat wybrali marsz organizowany przez Obóz Narodowo-Radykalny i Młodzież Wszechpolską? Tutaj chodziło o złamanie pewnego wizerunku?